Stało się to już tradycją. Bal seniora to już jest 11. edycja balu seniora. Spotykamy się po to, żeby no przede wszystkim zobaczyć się, wchodzić w ten nowy rok, co prawda jest luty, ale to jest dopiero początek roku, zobaczyć się, wspólnie potańczyć, poprzebywać. To jest dla nas ważne, bo nie codziennie widzimy się w tak dużym gronie. Jestem 5. raz na takiej imprezie, jest super. Także fajnie się zawsze bawimy i się lubimy bawić. Jest to fajna integracja wśród naszych seniorów. Także jest super. Poza tym tak widać, że dużo znajomych. Prawdzie czasami u lekarza się spotyka, a czasami na takich imprezach lepiej niż u lekarza. No bo tak po twarzach człowiek może widzieć, że jednak nie. Aha, gdzieś to widziałam, gdzieś kogoś widziałam. A tu jednak jest tak miło, każdy uśmiechnięty, nie myśli o niczym, tylko o samych przyjemnościach. Trzeba się zmobilizować i wyjść do ludzi, a nie siedzieć w domu, bo jak to niekoniecznie starsi ludzie muszą siedzieć w domu. Więc wychodzimy do ludzi. Tak samo 3 razy w tygodniu się spotykamy w stowarzyszeniu. Jak zwykle będziemy się doskonale bawić. Fantastyczna zabawa, fantastyczna atmosfera. No i przede wszystkim fantastyczni seniorzy. Ci seniorzy, którzy już się napracowali dla Zabrza, którzy na co dzień bardzo często służą dobrą radą, a dziś doskonale się bawią. Różnego rodzaju spotkania mamy i w teatrze, w filharmonii, bo taniec, uśmiech, to wszystko daje nam, że tych latek ubywa nam.